Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, znajdujemy się na CSGO Skins. Zaczynamy od batelek, zaraz wam pokażę, jaką piękną kosę sobie wypłaciłem chwilę temu z CSGO Skinsa. Generalnie batelkę zaczniemy sobie ze szczynką 2%. 2% Marble Fade. Coś ostatnio bardziej jednak ufam tej szczyni 2% niżeli 4%, więc zobaczymy. Dorzucamy oczywiście bota i lecimy z pierwszą bitwą w dzisiejszym filmie. Oczywiście przypominam o kalendarzu, tak? Jak chcesz wygrać, z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzach oczywiście napisz, dołącz na Discorda, Jujiko.Kroxian, Skinsie, jak jesteś osobą pełnoletnią. Loguję się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny plusik w tym miejscu, no i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxi przez 2x. Masz wtedy skrzynkę za free na start, no i oczywiście również możesz sobie 10% więcej każdej wpłaty zyskać. Wystarczy oczywiście, że przed każdą wpłatą sobie tylko kodów wpiszesz i możesz wtedy 10% dowoli sobie odbierać. I za każdym razem oczywiście przy wpłacie 10% więcej dostać. Zobaczmy, póki co połowa za nami. No nie zapowiada się to jakoś mega dobrze. Ktoś tu trafił Szafira z Luxoriusa, więc no, mocny drop. Jakaś MK. Welcome to the jungle, this... O Jezus Maria. Jakie ludzie tu skiny dzisiaj dropią. No takie skiny ludzie dzisiaj dropią, a ja nie mogę Huntsmana trafić jednego z takiej skrzynki 2%, tak? No, no spoko, okej, kopiujemy bitwę. No to podejście numero uno chyba trzeba, że tak powiem, tutaj zarządzić, tak? Wrzucamy bota, no i zobaczmy, jak pójdzie nam teraz. No mam nadzieję, że chociaż jedna tutaj kosa dla wuja się zamelduje, bo jedna kosa taka, no to będzie zwrot takiej bitewki i... Bo tej poprzedniej chyba testy przegraliśmy, tak mi się wydaje, więc... Zobaczmy, jak nam pójdzie. Póki co, trzy otwarcie za nami. Leci otwarcie czwarte. Zaraz się zbliżamy już tutaj do połowy. No a kosy, no dalej, jak wuja nie widział. No tak nie widzi, nie podoba mi się to bardzo, no, ten obrót spraw. No ale zobaczmy. No dobra, to wrócimy. Wstałem dopiero, sorry. I ostatnio tak troszkę, że tak powiem, ten sen mi się trochę wykoleja. Ale... No film dla widza musi wlecieć, tak? Film dla widza musi wlecieć, więc mam nadzieję, gościu, że to doceniasz, tak? No póki co, dwie skrzynki i no nie zapowiada się, żebyśmy tą bitwę wygrali, tak? Bo póki co, no tutaj tam, że tak powiem, no troszkę lipa, no właśnie, mój opponent trafia drugą kosę, no i to już jest tak zwane GGWP dla nas. No a takie dwa skiny sobie przed chwilą wyjąłem, emeczka, wróżka, zębuszka, która poleci do was i taka ładna kosa dla mnie. Bo dawno w sumie kosy żadnej nie miałem. 1900 zł mam. Co ja mogę zrobić, kurczę? Nie mam pomysłu, co zrobić, żeby... Oj, tutaj Simuś na procentóweczki. No, Simuś tutaj standardowo. Ostatnio widzę taki sam tryb życia chyba jak ja. No, ale zobacz. Może tutaj jakiś kalaszek dla wuja na start. No, jest ten Frontside Misty Minimalware, więc spoko. No, to są same takie 50-50 skrzynki. No ale tutaj oponent nas teraz kasuje tym drugim kałachem. O i trzecim. No, no zobacz, trzy skrzynki, trzy kałachy. No, nie podoba mi się to, może teraz coś dla wuja. Okej, okay, jest Frontside Misty, nadrabiamy tutaj. Ale well won! Ty, to nie nadrabiamy jednak. 60 zł straty, no. Tutaj daje jakiś dobry stan, znowu well won. Kurczę, okej, no tylko tutaj ten Michael jest tak naprawdę zagrożeniem. Mamy bazyliszka, 38-71. No, mam nadzieję, że tutaj uda nam się jakoś do tego wrócić. Ty, bo Simek teraz to też goni. Więc też się robi troszkę niebezpiecznie. No właśnie, Michael Hyperbestia. Simek, chcesz za bitwę zrobić? Aha, bo tu Simek prowadzi teraz, tak? Nie, aha, dobra, no to Simek nas ograł. No to super, tak? Tego bardzo nie chciałem, tak? Żeby Simek nie ograł. No jeszcze tutaj Adi drobnie na koniec MK. No patrz, ej, taka niespodziewana taka bitwa trochę, tak sobie dołączyłem, tak patrz, kurczę, no naprawdę, no sypnęło coś niby, nie, no szkoda, że nie dla nas, no, ale cztery osoby, no to, no wiesz, no, szansa była ciut mniejsza, żeby to wygrać. Wróćmy, no wróćmy 10 takich skrzynek, co, 840 zł, no liczymy tutaj na te hiperbestie, znaczy na hiperbestie to chyba właśnie niezbyt. Ale na redliny. No zobaczmy, może tutaj Simuś dołączy.
Albo stwierdzić sobie, że jak wygrał tyle, to już tutaj ze mną się... Aha, on się tutaj piska z kimś, no to fajnie, jest Simek, no dobra. Rzucamy bota w takim bądź razie. Zobacz, czy się uda tutaj wydropić jak największą ilość tych awów. Mam taką nadzieję. Zobacz, leci otwarcie drugie, niestety bez skrzyneczki, znaczy bez skrzyneczki, bez awupy, tak? Panie prowadzący. No i ten redlining, no właśnie. No właśnie, ten redline jest game changerem w tej skrzynce, tak? Z takim mocnym game changerem. No ale zobaczmy, no jest szansa, że tutaj wiesz. Czy coś uda się, coś uda tutaj wrócić, zobaczmy. No póki co, no trochę tej hałup dostał, tak? Trochę dostał. Ale zobaczmy, jeszcze nie jest stracony, tak? Stracone jeszcze 500 zł i ostatnie skrzynki. Okej, okay. Jeszcze jedna. Potrzebujemy tutaj wrócić. Redlining i chyba wygraliśmy. Oj, Asimov i na pewno wygraliśmy. No dobra, zajebiście. Ej, tego się nie spodziewałem. 1700 zł z tej bitwy, więc jest mocno. No dobra, to zróbmy tutaj jakąś jeszcze bitewkę. Kurczę, pytanie, czy ryzykować na tą hydrę? No nie wiem, 2%? No dobra, 2% zaryzykujemy i będzie to najpierw ostatnia bitwa na dzisiejszym filmie, tak? Albo mógłbym coś takiego zrobić. O! Coś takiego. I mamy takie sposoby 7 skrzyneczek, więc to będzie ostatnia bitwa. No jak nie uda mi się tutaj zdobyć hydry, no to będę musiał... Będę musiał się z widzem pożegnać chyba, co? Tak mi się wydaje. No ale zobaczmy, jeszcze 6 otwarć, no w razie co, już się pożegnam, tak? Przypominam o kodzie, oczywiście Kroxy, 10% więcej, skrzynecka na start za free, więc można sobie spróbować zakręcić, jak oczywiście masz ochotę. No ja mam ochotę wygrać tą bitwę, trafić hydrę przede wszystkim, no ale no chyba skrzyneczka tutaj dla mnie chce inaczej trochę. Zobaczmy, jeszcze 3 otwarcia, no... Lipa. Ostatnie 2. I proszę. Dobra, nie ma nic. No wątpię, żeby w ostatnim otwarciu poleciało coś. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro i siemano.